Dzień dobry. No policja, dzień dobry. Młodszy aspirant Paweł Wojdak, z Komendy Miejskiej Policji. No pani. Spokojnie, spokojnie, pani się uspokoi. Już pani nic nie grozi. No pani. Będzie wszystko w porządku. Chwileczkę, zaraz będziemy rozmawiać, dobrze? Pani się uspokoi. Spokojnie, pani się nie denerwuje, dobrze? Chwileczkę. Pani się uspokoi. W tej chwili pani już nic nie grozi. Zaraz będziemy rozmawiać, dobrze? Chwileczkę. Dobra, spokojnie, zaraz będziemy rozmawiać, dobrze? Dobrze, ja się nazywam młodszy aspirant Paweł Woźniak. Powiem nam pani, co się stało. No napadł mi mężczyzna, mnie napadł. Tutaj jest. Kiedy to miało miejsce? Nie wiem, 10-15 minut temu, też tak szybko działo. Około 10-15 minut tak. temu, tak? 10-15 minut temu, tak? Chwileczkę pani się nie denerwuje. Powie mi pani, co zrobił ten mężczyzna dokładnie? Jak to wyglądało? Na spokojnie pani tam opowie. Jak wyglądało to napaść? Bo to wszystko tak szybko się działo, bo ja szłam. Szła sobie pani z zakupów. Tak, tutaj. Dobrze. W klatce z tyłu mnie zaatakował. Czyli przed wejściem do klatki, rozumiem, tak? To tak szybko działo. Nie jestem pewna. To znaczy tak, na spokojnie. Gdzie miało to miejsce? Tutaj w klatce. W klatce schodowej, tak? I co miało wtedy, i co on zrobił? No, od tyłu, tak? Z zakupów, z tyłu zaatakował, więc też już tak chciał, przystawił nóż. Przystawił pani nóż, tak? Że jeżeli nie, żeby zabije, żeby mu oddać torebkę. Ja nie chciałam mu oddać torebki. Czyli podszedł od tyłu do pani, przystawił pani nóż do szyi, tak? Tak, tak. Tak? I co wtedy powiedział? I żeby zabije, żeby mu oddać tą torebkę. I oddała pani tą torebkę? Nie, ja nie chciałam, mi wyrwał tą torebkę. Wyrwał pani, tak? I wyrwał. I poczeka pani chwilę. Dobra, 3. Raz, dwa, trzy. W związku z tym, że kilka lat temu miał tutaj rozwój, miał miejsce rozwój, bardzo proszę do tego. Proszę. A czy jest jakieś wyjście z tej chwili tutaj jeszcze inne? Tylko jedno wyjście. Tylko jeden. I jak on wbiegł do tej chwili, czy wybiegał? A ja nie wiem, bo się przewrócił, bo mnie przewrócił, było ciemno i nic nie widziałem. I pobiegł tam, nie wiem. W tamtą stronę pobiegł, bo ja tam wychodziłem, mnie przewrócił, ale czy on wyszedł, to nie powiem, ale może tam jest, może. Nie widziałam, ale na pewno jest tylko jedno wyjście? Tak. Na pewno tylko jedno wyjście. Tak, tak. Zaraz. Ale torebkę macie? Proszę się nie denerwować. Ale jak nie macie torebki? Proszę się, ale proszę. Chwileczkę. Bardzo ważne. Nie macie tej torebki? Chwileczkę. O. Dobra. Spokojnie. Jesteśmy? Jest bardzo dobrze. Dobra. Przejdź pan tutaj szkół, dobrze? Dobra. Zaczynam. 0. Zaraz będę 0-1. 0. Słuchaj, ta pokrzywdzona, którą tutaj mam na miejscu, właśnie straciłem zdolność. Prawdopodobnie będę potrzebował karetki pogotowia. Będę cię informował na bieżąco. Paweł, uderzyłem w drugą. Nie potrzebujesz, tak?
Na razie powiem. Na razie poczuję. Udrozi drogę oddechowe. Sprawdź, nie starczy się Simo. Dobra, dobra. 10 sekund jeszcze. Przepraszam, zna pan tę osobę? Tak, to jest moja sąsiadka. Leczy się ta osoba na coś? A ja nie wiem, nie powiem. Mówię, że osoba około 25 lat, nieprzytomna, oddycha. Dobrze, oddycha, rozumiem, tak? I na adresie tym, co jesteśmy. A, rozumiem. Mam tutaj osobę w wieku 24 lat, około 24 lat, nieprzytomna, oddycha, jest to kobieta. Potrzeby pogotowia na miejsce. Ulica Tuwima 12. Miejsce interwencji. Słuchaj. Przyjąłem wysłać kredkę. Dobrze, czekam. No spokojnie. Spokojnie. Mamy jakiś kod w radiowozie? Nie. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego i zabrał osobę poszkodowaną do szpitala. Na miejsce przybyła grupa pracowna procesowa, przekazaliście świadka i wszystkie czynności związane z czynem. Zaraz, ja cię zakończam, tak jak mówiłem, świadka. Dobra, dziękuję. Zakończę. Dziękuję.